Od blisko 2 miesięcy obowiązuje w Polsce zupełnie nowy zestaw aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców i zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Tak zwana konstytucja biznesu to przede wszystkim 5 zupełnie nowych ustaw i szereg innych aktów prawnych, które zastąpiły obowiązującą do niedawna ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie takich zmian, które ułatwią przedsiębiorcom życie i prowadzenie biznesu. Przede wszystkim obowiązuje zasada, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Wszelkie wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. Pojawiła się także zupełnie nowa możliwość dla tych, którzy dopiero myślą o własnej firmie. Konstytucja biznesu wprowadziła możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na próbę. W poprzednim stanie prawnym każda działalność generująca choćby najmniejszą kwotę przychodu musiała być zarejestrowana, a to wiązało się z, co tu dużo mówić, pokaźną papierologią i obciążeniami finansowymi, których koszty znacznie przewyższały przychody. Nie było takiej możliwości, żeby sobie spróbować, zobaczyć, czy faktycznie byłoby to dla nas opłacalne i czy damy sobie radę na rynku w ogóle, czy sobie poradzimy. No i tutaj ustawodawca w ramach konstytucji biznesu wprowadził właśnie takie rozwiązanie jak prowadzenie działalności gospodarczej na próbę. Konstytucja biznesu otwiera drogę do biznesowej przymiarki, jednak na ściśle określonych warunkach. Podatnicy, którzy w niewielkim zakresie prowadzą drobną działalność usługową, handlową czy produkcyjną, bez dokonywania rejestracji w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i bez opłacania składek ZUS-owskich mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale tutaj ustawodawca przewidział taki warunek, że ich przychody z tej działalności nie mogą przekraczać kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia. Na rok podatkowy 2018 ta kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 2100 zł, czyli tutaj ten przychód, którego nie mogą przekroczyć, żeby nie rejestrować działalności gospodarczej, wynosi 1050 zł. Kwota jest niewielka i, co istotne, dotyczy miesięcznego przychodu, a nie dochodu. Warto o tym pamiętać. Co zaś w chwili, gdy przychód okaże się wyższy? Tutaj podatnik będzie zobligowany do zarejestrowania tej działalności gospodarczej w terminie 7 dni. Próg 1050 zł przychodu nie zwalnia jednak od płacenia podatku. No niestety tak nie jest. Ustawodawca przewidział, że te przychody po zakończeniu roku podatkowego będziemy musieli wykazać w takim zeznaniu PIT-36 w innych źródłach. I tam będziemy musieli wykazać właśnie ten przychód do opodatkowania. Ustawodawca nie określił w przepisach, jak długo można prowadzić działalność w taki sposób. Decyduje właśnie ta kwota przychodu. I możemy nawet taką działalność prowadzić kilka lat, uzyskując takie drobne przychody bez obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. No tutaj może być takim przykładem, nie wiem, student na przykład, który chce sobie dorobić udzielając korepetycji. Jeżeli miesięcznie osiąga jakieś drobne kwoty przychodu, nie musi tej działalności rejestrować, wykazuje po prostu te przychody po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym i tak jak wcześniej też wspomniałem, nie musi opłacać składek ZUS-owskich właśnie z tytułu prowadzenia tego rodzaju działalności.